Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No witamy. Tym razem udało nam się wyrwać w piątek. Od rana. Godzina 8:30. A my już jesteśmy... 10? A przepraszam, no to 10. A my jesteśmy już na wodzie. Płyniemy sobie. No niestety wiaterku prawie że zero. No nie można powiedzieć, że zero, bo coś tam, ale no... Żeby dopłynąć to... A maluszek oczywiście spieszy się do lasu. No to musimy iść po prostej linii. Staniemy na Słonecznej. No, wiaterku będzie cały czas jak na lekarstwo, także co prawda kierunek niedobry na Słoneczną, bo południowy, ale jak nie ma wiatru, no to można stać. A będzie przynajmniej słoneczko tam. Także to jest plus. No dobra. Co? Zalew spokojny. Cichy. O, tam stoi jedna łódeczka tylko. A tak to pusto. Nawet wędkarzy mało na razie. I już jesteśmy na Słonecznej. Podsumowanie, solarki ustawione do słoneczka, trapik wyrzucony, ze suchą stopką możemy wychodzić, węgielek na grillka do odparowania, żeby wilgotność uciekła na słoneczku, a my teraz kaweczką się zajmiemy, kaweczkę teraz mamy. Kaweczka, kaweczka. No. Także sobie troszkę... Ułeczka dobra dzisiaj na śniadanku była. Same przyjemności teraz, przez najbliższe 3 dni. Dobra. Cała reklamówka grzybów. Później wysypiemy, to pokażemy. Maluszek, o, już tam się zbliża. Ciągnie torbę. Też całą. Ja nie wiem, co my z tymi grzybami zrobimy dzisiaj, no. O, no nie. Ja już musiałem przyjść, bo już nie miałem w co wkładać. Gdzie ty zbierałeś? No, no, koniec. Koniec przybierania grzybków. Teraz mamy tam cały ten. No, teraz szykujemy grillka na obiadek. No, robimy grillka już. Powolutku zaczyna się tam kopcić. No, nareszcie zaczęło się coś dziać. Widać dym, to już jest dobrze. Znowu słoneczko się pokazało. Mierzyłem temperaturę wody. 14 stopni, aż się nie chce wiedzieć. Jak się wchodzi, no to niezłe igiełki są. Widać, taka jest. Termometr nie chcę pokazać więcej. Znaczy mniej.
Grilek już się zrobił. Maruszek już pałaszuje. Pyszniutkie. Po takim zbieraniu to... Tyle kalorii, co chodziliśmy, nie? I ładny zachodzik słońca. No jeszcze trochę do zachodu zupełnego jest, ale fajnie. Chyba niedługo już, nie? No, ty, za 5,5 do 6. No, dzisiaj suszymy rekordową liczbę grzybków. Po zważeniu ważyliśmy torby, to było 9 kg grzybów. Ładny poranek na Sulejowie, ale godzina już 8:30, a słoneczko jeszcze nie wchodzi na Słonecznym, jak już nisko jest. Potężna różnica, ale kolorki tam ładne, lekka mgiełka. No nic, trzeba się dociągać. No i zrobić kąpiółkę. No to... Temperatura powietrza 10 stopni, a wody prawdopodobnie z 13. Super, po prostu super. No, słoneczko niedługo tu się będzie pokazywać. No dobra, ubieramy się teraz, raz. No, słoneczko już ładnie operuje. Łódeczka cała oświetlona. Grzybki wyniesione, żeby teraz się suszyły w warunkach naturalnych. Na słoneczku, proszę. No, wróciłem już z lekkiego spacerku. No ale dzisiaj grzybiarzy więcej już niż grzybów o tej porze. Słoneczko jako tako jest, co prawda za mgłą, ale raczej powinno doładować spokojnie. Zobaczymy, jakie to wartości są. 21,6 V, 3,8 A. A, ładuje. To nie ma problemu. Dobra, pójdę teraz, pokażę. Wczoraj zobaczyłem gniazdko fajne w trzcinach. Pokażemy, jak fajnie ptaszek zaplata po środku wysokości trzciny gniazdko. Jak jest woda, to akurat jest nad wodą, a żaden drapieżnik się nie dostanie. Tutaj przedzieramy. O. Ok.
jak fajnie wplecione. Nawet jakąś folię przyniósł. Albo wiatrem tu przyniósł, ale wątpię, że między ścinami. No. Akurat złożymy grillka. Wszystko się wypaliło. To już chyba ostatni grillek w tym sezonie był. No, ruszać już tam, proszę. Balkowie katuje. No i niedziela. Rano już. Ładny dzionek się szykuje. Grzybki posprzątane. Już suszarnia pusta. Stoją tam okrusze. Słoiki i pudełka popakowane. Także nie zmarnował się ani okruszek grzybka. Wszystkie wysuszone pięknie. Dobra, a teraz... No teraz co no? Kąpiółka na przebudzenie. No, temperatura powietrza, przed chwilą patrzyłem na termometrze, to 10 stopni. Wodę sprawdzę później, bo teraz to już nie chce mi się tam stać. Później puszczę termometr. No, nie wiem, czy będzie widać. 10 stopieńków. Ładnie. No, a teraz troszeczkę sobie poleżymy. Słoneczko piękne. Ja mam tak. O, niebotko. Prawda, o tak. Właśnie. No, Malusek wraca ze swojego spaceru. Ale Malusek jest tak jak wykąpany. No, przy tej temperaturze, jak jesteś tak ubrana, to się nie dziwię. Oj, co mi się zakręci. Zakręciło mi się. Masz to. Ty grzybeczku. Nawet nie myślałam, że tyle zbiorę, ale się nachodziło. No, jedziemy do portu. Poczeka już. Towa. Trochę wiaterku mamy. Nie małego, także mamy nadzieję, że zapłyniemy. Idziemy już na pełnych żagielkach. Foczek też zaprzęgnięty do pracy.
Prawda, akurat odkrętkę mamy cholerną. Zaczyna się, bo wchodzimy w to przewężenie i zawsze kręci cholera. Została słoneczna. Jesteśmy już w porcie. Wszystko prawie że sklarowane. Maluszek tam, o. Obiadek. Niam, 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 niam. Garnuszka, bo już nam się nie chce. Żeby nie brudzić. Ja też, o. Zgara będę. Grochówę. Dzisiaj grochówę będę. Ja ogórkowo. A maluszek ogórkowo. No to. No dobra, to co? Piękny dzionek się kończy. Robimy jak zwykle najazd na port. No udeczek proszę, już coraz mniej. Teraz się tam wyciąga udeczka też. Pusto się robi. Wody przybyło kapeńkę, no parę centymetrów przybyło, co prawda. No, no to dobra, tym pięknym widokiem znowu kończymy.